naszych, prosimy o dobra Twoje. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie. Chciałbym serdecznie przywitać księdza biskupa w imieniu naszej wspólnoty na bardzo ważnej dla nas uroczystości poświęcenia odbudowanego po pożodze kościoła parafialnego. Nowa świątynia powstawała w zupełnie innych okolicznościach niż jej poprzedniczka, wzniesiona przez miejscowych górali w latach 50. Tym razem ksiądz proboszcz posiadał wszystkie potrzebne zgody i zezwolenia. Pożar, który sprawił dorobek materialny i duchowy naszej wspólnoty parafialnej, był ciosem, który szczególnie mocno dotknął najstarszą grupę parafian, pamiętających jeszcze budowę pierwszej świątyni. Nikt z nas nie był przygotowany na tak tragiczne przeżycie. Nikt także nie napisał genialnego scenariusza, na podstawie którego moglibyśmy zaplanować bez większych komplikacji, negatywnych emocji, jego odbudowę. Dyskusje były bardzo trudne i włączyli się w nie prawie wszyscy parafianie. W tych trudnych miesiącach dla naszej niewielkiej wspólnoty doświadczyliśmy w tym czasie od innych parafii, instytucji oraz osób prywatnych wsparcia modlitewnego oraz niezbędnej nam pomocy materialnej. To traumatyczne dla nas przeżycie uruchomiło łańcuch dobra, empatii, zrozumienia, za co jesteśmy wszystkim naszym darczyńcom i osobom wspierającym nas modlitwą niezmiernie wdzięczni. W czasie budowy msze święte odbywały się w kaplicy na proboszczu. Z wielkim zaciekawieniem i niecierpliwością zaglądaliśmy na plac budowy i przyglądali się postępowi prac. Jakaż wielka radość zapanowała w naszej wspólnocie, kiedy po wielu miesiącach oczekiwania ksiądz Grzegorz ogłosił, że możemy rozpocząć sprawowanie liturgii w nowym kościółku. Wchodziliśmy do naszej świątyni z zaciekawieniem i prawie każdy z nas szukał w nim swojego miejsca, mając w pamięci to, które zajmował poprzedni. Z obrazu spoglądała na nas nasza patronka, Matka Boża Fatimska. Większość z nas nie myślała o tym, że obraz jest kopią pierwowzoru, którego nie udało się uratować. Pomyślałem wtedy, że nasza Pani nie odeszła od nas. Była na zgliszczach, była przy budowniczych i teraz zaprasza nas do wspólnej modlitwy. Przyzwyczailiśmy się do nowych ścian naszej świątyni, nowego skromnego wystroju
i staramy się napełniać ją naszą modlitwą, śpiewem, naszymi prośbami kierowanymi do Pana Boga za pośrednictwem naszej patronki. Większość odwiedzających nas turystów, gości, podziwia jej walory estetyczne, architekturę góralską, ale jej prawdziwe piękno powinno tkwić w nas, ludziach, w naszej postawie chrześcijańskiej, przepełnionej właśnie modlitwą oraz miłością do Pana Boga i drugiego człowieka. Prosimy zatem, księże biskupie, byś poświęcił ten dom Boży, uczyniony rękoma wielu wspaniałych ludzi i otworzył nasze serca na budowanie żywej wspólnoty, której patronować będzie, tak jak w dniu dzisiejszym, nasza Pani Fatimska. Czcigodny księże biskupie, drodzy księża, panie wójcie gminy Istebna, ochotnicze straże pożarne, przedstawiciele nadleśnictwa Wisła Czarne, budowniczowie, projektanci kościoła, donatorzy, parafianie i goście. Jako duszpasterz tego miejsca witam was na wielkiej uroczystości poświęcenia i konsekracji naszej świątyni, a także odpuście parafialnym ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Co spowodowało, że gromadzimy się tutaj w dniu dzisiejszym? Otóż wielkie nieszczęście, pożar pierwszego kościoła na Stecówce. Pracowałem dużo wcześniej jako wikariusz na dwóch parafiach, gdzie kościoły spłonęły. I zapamiętałem, jak długo trwała odbudowa i ile kosztowała wysiłku proboszczy i wiernych. Zatem byłem przerażony. I tu Pan Bóg posyła na drugi dzień wielkie wsparcie, a mianowicie księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, który widząc mnie takim przerażonym, z wielkim spokojem stwierdził, że Kościół na Stecówce był i będzie. Musi tu być. Pomyślałem sobie wtedy i przypomniałem o opowieściach ludzi stąd, kiedy Kościoła tu jeszcze nie było. Jak to miejsce ich modlitewnie przyciągało. Tu ta polanka na Stecówce. Uwielbiali przychodzicie tu modlić. I proszę sobie wyobrazić, że nawet w tym spalonym kościele, jak również i w tym, ja słyszę bardzo wiele takich opinii, że modlitewnie czują się tutaj tak, jak potrzeba. Jakie to jest miłe. Zaczęliśmy odbudowę. I tu znowu wspomnienia z czasów kleryckich i młodego kapłaństwa. Opowieści starszych księży o trudnościach przy budowie i opłaceniu zdrowiem, a nawet wczesną śmiercią przez księży budujących. I znowu przerażenie. Ale i tu Pan Bóg przysyła wielkie wsparcie. Nowego ordynariusza biskupa Romana, który często tu w trakcie odbudowy bywał, i ze spokojem mówił, powoli i dobrze, wybudujecie. Bardzo potrzebne nam były te wsparcia, bo zagrożeń bardzo wiele. Przede wszystkim nasz polski sangwiniczny charakter. Słomiany ogień. Kościół na jutro postawimy. Za parę dni będzie gotowy. Entuzjazm. Ale on zaraz gaśnie. Myślenie o swojej chwale w tym wszystkim. On też bardzo przeszkadzało. Bo to ja
wybudowała, bo to my wybudowaliśmy. Diabeł też robił swoje. Ja może przypomnę taką historię, że od samego początku, kiedy mieliśmy te czuwania fatimskie, nawet jak kościoła już tu nie było, to między tymi zgliszczami czy nowo powstającymi ścianami chodziliśmy w czasie czuwania fatimskiego na ten teren budowy z figurką Matki Bożej, żeby prosić Boga o wsparcie. I kiedy zdejmowaliśmy tą belkę, która zabezpieczała wejście na teren budowy, to nagle za każdym razem ogromny podmuch wiatru. Jakby diabeł mówił, ja tu nie chcę takich ceremonii. Ja tu nie chcę domu Bożego. Niesamowite, prawie, że wyginało tych niosących figurkę i uczestniczących w tej procesji. A nawet wydarzyła się rzecz taka, o której wielu nie wie, że spadłem z chóru w trakcie budowy. Ja powinienem mierzyć. Powinien być kaleką. Nic mi się nie stało. Były też chwile komiczne. Pytania odwiedzających turystów do ekipy budowlanej. Jedna pani stwierdziła, że już w trakcie jakiegoś procesu odbudowy, że ten kościół to jest kościół zabytkowy. No więc ja się ich później pytałem, jak tak staro potrafiliście wybudować, że po paru miesiącach kościół już stał się zabytkiem. Inny pan przyszedł i spytał się, a to tu będzie ta nowa karczma na Stecówce. No więc był problem, co my to budujemy? Czy kościół, czy karczmę? A nawet niektórzy się dziwili, jak się dowiedzieli, że kościół będzie drewniany, dlaczego fundament nie jest drewniany też. Także te sprawy troszkę rozweselały nam tą odbudowę. I te wszystkie wydarzenia nauczyły i mnie, i na pewno wielu z nas pokory. I doprowadziły do spostrzeżenia, że to wszystko przecież dla chwały Bożej i dzięki niemu. I dzięki Ci, Panie, właśnie za taką wskazówkę. Ten Kościół ma być miejscem oddawania chwały Bogu. Musimy mieć tą wielką świadomość. A zatem, Wasza Ekscelencjo, aby w tej świątyni Pan Bóg mógł podejmować wobec nas uświęcające działania, czyniące z nas Jego własność, prosimy o konsekwencje. Uczestnicząc w uroczystości dedykacji Kościoła, sięgamy do naszych źródeł. Obrzęd pokropienia wodą święconą przypomina nam o naszym chrzcie, kiedy zostaliśmy zanurzeni w życiodajnej łasce Boga. Dzisiaj wodą święconą pokropiony zostanie również ołtarz, skała, z której będziemy czerpać obfity dar Eucharystii. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu, a także do poświęcenia ścian i ołtarza nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wierni w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Thank you.
słowa rozpoczynamy dedykując Bogu pierwszy stół ambonę. Otwieramy na nim Księgę Życia, by karmić się Słowem Bożym. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do waszego zbawienia w Kościele. Amen. Amen. Czytanie z Księgi Nehemiasza. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, Księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Jest Twe słowo, Panie.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, co sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry,
Kościoły są zwykle budowane, często rozbudowywane, przebudowywane, a niekiedy burzone, choćby przez działania wojenne. Bardziej dramatyczny bywa los świątyń drewnianych. Wasza wcześniejsza została poświęcona 12 stycznia 1958 roku, a ksiądz Adolf Gawłowski odprawił wtedy pierwszą mszę świętą. Świątynią parafialną pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej stała się od dnia jej ustanowienia, parafii ustanowienia, 29 stycznia 1981 roku. Służyła zarówno parafianom, jak i przybywającym tutaj pielgrzymom i turystom do tragicznej nocy 2 na 3 grudnia 2013 roku. Spontaniczne pragnienie odbudowy kościoła przez parafian, zbiórki w różnych miejscach i wsparcie dobrych ludzi sprawiło, że już 24 lipca 2014 roku uzyskano pozwolenie na odbudowę i szybko zaczęto zbierać materiał, środki, stawiać i wyposażać. Dziś możemy oddać piękny, drewniany kościół dla wyłącznej służby Bożej. Dokonujemy tego poprzez ryt poświęcenia kościoła i ołtarza. Pożar sprzed kilku lat, trudny do przyjęcia. Smutek i przygnębienie. Następujące po tym wzajemne pocieszanie się i radość z widocznego budowania przypominają takie doświadczenie, które były udziałem uczestników poświęcenia świątyni w Jerozolimie. Ta jedyna na świecie świątynia Boga Jedynego, wzniesiona przez potężnego i mądrego króla Salomona w połowie X wieku przed Chrystusem, została zniszczona podczas najazdu Babilończyków prawie 2600 lat temu. Odbudowana zaś po powrocie z niewoli babilońskiej już za panowania Cyrusa, władcy Persów, około 2500 roku. Ona to, choć nie tak wspaniała jak Salomonowa, doczekała się przyjścia Mesjasza. Herod Wielki postanowił ją przebudować w kierunku jeszcze większego piękna, około 20 roku przed Chrystusem. Przebudowana i upiększana, a trwało to kilkadziesiąt lat, zwłaszcza w początkach wiązało się to z napięciem między przywódcami religijnymi Izraela a Herodem, któremu nie dowierzano i nie uważano go za godnego, aby miał wykończyć w sposób okazały tę jedyną świątynię. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy wpierw słowa Jezusa: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. A następnie odpowiedź Żydów: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją zniesiesz w ciągu 3 dni. Rozmowa toczyła się około 30 roku po Chrystusie, a prace przy rozbudowie świątyni wciąż trwały. To dlatego to niezrozumienie słów Jezusa przez Żydów, a także jezusowe wyjaśnienie, że nie idzie o podobne rozbudowanie, ale o wskrzeszenie zmartwych Jezusa, co się pokazało po 3 dniach od Jego ukrzyżowania. Dziś w dniu poświęcenia tej świątyni dziękujemy Bogu najpierw za wcześniejszą świątynię, która spłonęła i która służyła tyle lat. Ale także dziękujemy za trud i ofiarność przy budowaniu tej nowej, przy jej wyposażaniu i upiększaniu. Dziękować i cieszyć się chcemy, jak czynili to Izraelici przy poświęceniu odbudowanej swojej świątyni w Jerozolimie, jak to opisuje odczytywany dziś fragment Księgi Nehemiaszu. Słuchany dzisiaj tekst podkreśla kilka elementów zgromadzenia ludu Bożego na tego typu uroczystości. Po pierwsze, ważne jest to, że zgromadzenie to jest liczne. Tak bardzo, że zdaje się, iż uczestniczą w nim tłumy. I to wszystkich ugrupowań.
Po drugie, tak zgromadzone tłumy słuchają cierpliwie, wytrwale i uważnie Słowa Bożego, a to słuchanie trwa dużo dłużej niż my słuchamy zwyczajowo w Kościele. Słyszymy dziś narrację z tego wydarzenia. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzeniem i czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli zrozumieć. A uszy całego ludu, które były zwrócone ku księdze brana. Moi drodzy, nie ma lepszego sposobu zrozumienia tego, co dzieje się w tak ważnym momencie, jak wsłuchanie się, także dzisiaj, w to, co Bóg w tym dniu mówi. Aby zaś nie zrozumiano źle wtedy w Jerozolimie, źle czytanego Słowa Bożego, odpowiedzialny za uroczystość poświęcenia świątyni Ezdrasz zadbał, aby czytano z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Gdy zaś, jak czytamy, Ezdrasz otworzył księgę, cały lud powstał. Ezdrasz błogosławił Boga, cały lud potwierdził przyjęcie słowo z szacunkiem, mówiąc amen, amen. Mało tego, na znak czci wobec Boga, który przemawia, gdy czyta się Słowo Boże, jak czytamy, zgromadzeni oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. Dobra zapowiedź, moi drodzy, tego, jak lud będzie przyjmował Słowo Boże w świątyni w Jerozolimie po jej odbudowaniu. Znamienne jest i to, jak lud uczestniczący w poświęceniu świątyni przyjmował Słowo Boże, bo jak usłyszeliśmy, cały lud płakał, gdy usłyszał Słowo Pana. Dlatego też przewodzący uroczystością wzywa do radości w tym dniu, którym poświęca się przecież do modlitwy i czas na modlitwę samemu Panu. Słyszeliśmy, ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. I dodawał Ezdrasz, idźcie, spożywajcie potrawy świątecznej, pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. I nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość Panu jest waszą ostoją. Na te wszystkie nasze złe wspomnienia i smutki, może i napięcia, o których wspominał Grzegorz, i te słowa zachęty do pocieszenia i do radości będą odpowiednie na nas. Każdy, kto wierzy w Boga, nie tylko nosi w sobie potrzebę nawiedzenia świątyni, ale także ceni sobie piękno tego miejsca, w którym się modli i spotyka z innymi wierzącymi. Tym bardziej, gdy miejsce jest poświęcone, przeznaczone dla Boga i pragnącego spotkania z Nim człowieka. Zwłaszcza, gdy w świątyni odbywa się nie tylko modlitwa, ale słuchanie Boga i gdzie składa się ofiary. Wierzący odczuwa i wyraża radość na samą myśl o miejscu świętym, już będąc w drodze. Taką radość wyraża psalm 122, psalm stopni, jak jest nazywany, a więc, który był śpiewany przez pielgrzymów idących w górę do świątyni w Jerozolimie. Modlono się takimi słowami. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twych bramach Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jako miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pana, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pana. Te słowa psalmu przypominają słowa, które padały na temat tego miejsca, wybranego przez Boga, zanim nawet świątynia, ta pierwsza powstała. Tak od 60 lat na to miejsce uświęcone przez zwyczaj ludzki, wyczucie i przez poświęcenie świątyni, a także przez sprawowaną w tej pierwszej świątyni liturgię. Przybywali wasi przodkowie i wielu miłośników gór z radością,
niedziele i święta, ale także w dni powszedni. Przybywali wpierw do pierwszego drewnianego kościoła, a od niedawna także do drugiego, budowanego, wyposażanego i upiększanego, który dziś jest ostatecznie poświęcany na wyłączną służbę Boga. Po to, aby kolejne pokolenia tej parafii i wielkie rzesze turystów i pielgrzymów wędrowały do tej świątyni z radością podobną do tej, którą wyraża psalm. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Dziękując Bogu za tą nową świątynię i za dobrych ludzi, którzy przyczynili się do jej odbudowy i poświęcając ją na wyłączną służbę Boga, módlmy się, aby była ona zawsze pełna, bo jest ona miejscem spotkania Boga z ludźmi. Przede wszystkim z tym, którzy tworzą tę wspólnotę parafialną. Niech więc dobrze służy uświęceniu, zbawieniu, umocnieniu każdemu, kto tutaj przyjdzie. Amen. Miejscu spotkania z Bogiem, słuchania słowa i składania ofiary, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg Słowa, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwałę sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Rozpoczynają się obrzędy poświęcenia Kościoła. Słowa modlitwy konsekracyjnej ukazują nam treść, że widzialny gmach jest znakiem niewidzialnej świątyni, którą jesteśmy my, żywe kamienie Kościoła Świętego. Razem tworzymy mistyczne ciało Chrystusa, którego On jest głową. To miejsce jest święte, bo tutaj niebo łączy się z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Przystępując do uroczystości dedykacji, wzywajmy wstawiennictwa świętych. Niech wspomagają nasze błagania i będą naszymi orędownikami przed tronem Najwyższego, ilekroć będziemy przywoływać ich pomocy. Klęknijmy. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspomaga braterska modlitwa święta. Krista eleison.
jeszcze, Panie. Módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński. Módl się za nami. Święty Wawrzyńcze. Módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Święty Janie Sarkandrze, módl się za nami. Święty Melchiorze Grodziecki, módl się za nami. Święty Perpetuo i Felicyto, Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Atanazy, módl się za nami. Święty Bazylii, Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Teresa od Jezusa, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miłości, Chrystus nas zbawi. Od zła wszelkiego,
Prośmy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za stawiennictwem Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych. I spraw, aby ten budynek, który Tobie poświęcam, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który się tutaj gromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powstańmy. Znakiem orędownictwa świętych są umieszczone w ołtarzu relikwie świętych męczenników. Ten znak szczególnie nam pokazuje, że święci uczestniczą z nami w każdej Eucharystii. Najważniejszym miejscem w świątyni jest ołtarz. Kamienna męca oznacza Chrystusa, który jest kamieniem węgielnym swojego Kościoła. Na ołtarzu, jak na skalę Golgoty, składana jest paschalna ofiara ciała i krwi naszego Zbawiciela. Towarzyszmy osobistą modlitwą wypowiedzianej przez księdza biskupa w modlitwie konsekracyjnej. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, którym pobożnie cześć Tobie oddaje. A Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską swoimi sakramentów. Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był Jego oblubienicą pełną chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami. Mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym zbudowanym na żywych kamieni, stojących na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem położonym na górze, widocznym dla wszystkich. W nim bowiem jaśnieje odwieczne światło baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławionych. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej ofiary. Niech tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni zgromadzeni wokół ołtarza sprawują pamiątkę Paschy i posilają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyobleką się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Ksiądz biskup namaści ołtarz olejem krzyżma świętego. Olej ten jest znakiem Ducha Świętego, który sprawia, że sakramenty dokonują tego, co oznaczają. Zostały namaszczone również ściany kościoła w czterech miejscach. Umieszczone w tych miejscach zaleuszki przypominają, że kościół jest budowany na fundamencie apostołów, których naukę spisało czterech ewangelistów. Kolejne zacheuszki namaszczą ksiądz biskup Roman, ksiądz dziekan Tadeusz, ksiądz proboszcz Grzegorz i ksiądz Marian, długoletni proboszcz tutejszej parafii. Niech Bóg swoją mocą uświęci ten ołtarz i kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Thank you.
poświęconym ołtarzu ksiądz biskup spali kadzidło, bo jest to miejsce chwały i bliskości Boga. Wznoszący się ku górze dym kadzidła oznacza nasze modlitwy, które w tym świętym miejscu zanosimy do nieba i które są miłe Bogu jak zapach spalanych wonności. Ksiądz proboszcz okadzi również nas i ściany kościoła. To my sami jesteśmy przecież świątynią Boga i Duch Święty w nas mieszka. Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Pani, jak kadzidło. A jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Teraz zostanie przyozdobiony ołtarz obrusem i udekorowany kwiatami. Przypominają one o świątecznym charakterze każdej mszy świętej i o zwiastowanym życiu dla nas mocą zmartwychwstania Jezusa.
Następnie na ołtarzu zapłoną świece i rozświetlony zostanie cały Kościół. Również my, przez uczestnictwo w sakramentach Kościoła, mamy promieniować nadprzyrodzonym światłem Chrystusa, aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech was prawdy, doświetlający ten gmach, dociera do wszystkich ludzi, by każdy zamieszkał kiedyś wiekuistej światłości. Pod przewodnictwem księdza biskupa to najuroczystsza część liturgii dedykacji Kościoła. Jest ona najwymowniejszym znakiem jedności uobecnianej na ołtarzu ofiary, jedności kapłaństwa i jedności całego Kościoła. Do darów chleba i wina, które staną się ciałem i krwią Chrystusa, dołączmy nas samych, naszą miłość, nasze cierpienie, nasze wyrzeczenia, a zwłaszcza ofiarę tych wszystkich ludzi, którzy wspierali duchowo i materialnie budowę tego Kościoła. Śpiewamy Cóż Ci, Jezu, damy. Jesus.
Kościół i sprawnik Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni, przez eucharystyczną ofiarę osiągnie wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie sławiono Twoje imię, a nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy, wzniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem ciało Twojego Syna, zrodzone z Maryi Dziewicy, uczyniłeś swoją świątynią, aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół Święty jest jak miasto zbudowane na fundamencie apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Świątynia ta powstaje z wybranych kamieni, ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością. W niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich i jaśnieć będzie wiekuiste światu Chrystusa. Przez Niego, z aniołami i wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie z radością wobec nas. Wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
to czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I razem ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, niech ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Romana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij łaskawie pragnienia tej wspólnoty, która ofiaruje Tobie Kościół. Niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem niebieskich tajemnic. Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy w nich będą uczestniczyć, pouczeni słowem życia i umocnieni łaską Bożą, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wiekuistego Jeruzalem, w którym, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak. Thank you.
Jeruzalem, Pana, wysławiaj Twego Boga, Syjonie. Umacnia bowiem zawody bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Oddaliśmy nasz Kościół do wyłącznego kultu Bożego, by płynęła z tego miejsca uwielbienie Bogu w Trójcy Jedynemu. Jako Nowa Jerozolima, Kościół Święty, powstańmy do wspólnego uwielbienia Boga. Wraz z Maryją z tajemnicy fatimskiej, wyśpiewując radosnym sercem Te Deum Laudamus. Thank you.
Pódlme się. Boże nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni i razem ze wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wasza Ekscelencjo, księże biskupie, w imieniu wspólnoty parafialnej chciałbym podziękować za poświęcenie naszego nowego kościoła. Większość z nas uczestniczy w tak niezwykłej, podniosłej uroczystości po raz pierwszy w życiu. Wykonane gesty i wypowiedziane przez księdza biskupa słowa, budujące atmosferę sakrą w tych skromnych ścianach, wyciosanych z drewnianego budulca, których moc mogliśmy podczas dzisiejszej uroczystości doświadczyć, są ważne. Ale istotne jest także to, czy uświęcił również nas, uczestniczących w tym szczególnym obrzędzie. One, powiem przekornie, nie wystarczą, jeśli nie będziemy chcieli naszą postawą modlitewną, zaangażowaniem religijnym oraz troską o jego wygląd uświęcać go na co dzień. Chciałbym jednak przekonać księdza biskupa, że w naszej wspólnocie nie brakuje ludzi, którzy chętnie właśnie w tym szczególnym dla nas miejscu starają się budować swoją tożsamość chrześcijańską. Wierzę w to, że nie zabraknie tutaj tych, którzy będą słuchali i wypełniali przesłanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej skierowanego przed ponad 100 laty do trojga dzieci w portugalskiej Fatimie dotyczącego modlitwy różańcowej o nawrócenie grzeszników. Wierzę, że gotowość do pomagania potrzebującym towarzysząca naszym parafianom pomoże im w podejmowaniu wielu wyzwań o charakterze charytatywnym. Wierzę, że Słowo Boże głoszone przez naszego duszpasterza księdza Grzegorza będzie powoli przemieniało i pomagało naszym parafianom podejmować właściwe decyzje życiowe. Nasza wiara, czasami może trochę płytka i poddawana wielu próbom, ma także swój wymiar kulturowy. Uroczystość religijna i jej podniosłość podkreślamy poprzez założenie stroju regionalnego beskidzkich górali. Tego uczyli nas nasi przodkowie i będziemy ten zwyczaj nadal kultywować. Cieszymy się, że odwiedzają nasz skromny kościółek turyści wędrujący po malowniczych szlakach Beskidu Śląskiego. Pragnę w imieniu parafian zapewnić księdza biskupa, że będziemy starali się dbać nie tylko o jego piękno zewnętrzne, ale by nasi goście mogli poczuć w nim także atmosferę modlitwy, skupienia, świętości budowanej przez ludzi dobrych, kochających Boga i drugiego człowieka. Spokojne przeprowadzenie tych wszystkich konsekracji. No człowiek się czuł naprawdę jak w niebie, także trzeba tak powiedzieć. Myślę, że odnieśliśmy wszyscy takie wrażenie. Mógł zapłać też księdzu Jerzemu. Myślę, że zaspokoiliśmy jego wysokie wymagania, bo zawsze estetycznie musi być wszystko zrobione tak, jak trzeba. A
także staraliśmy się jak mogli i ci wszyscy, którzy mieli funkcję na pewno też i do perfekcji starali się to doprowadzić, jak również księdzu Piotrowi. Drodzy księża z dekanatu, wielkie dzięki. Zaraz na drugi dzień po spaleniu naszego kościoła większość z was pokazała się tutaj ze słowami pociechy i zapewnieniem o pomocy. I za to wam bardzo dziękuję. Później też przyszła i pomoc materialna, bo zbieraliście te składki. Także serdeczne podziękowanie. Wielkie podziękowania dla księży, którzy byli tutaj proboszczami. Również się też pokazali słowa wsparcia i później zaproszenia na składkę, czy też przysyłali sami te składki. Także niech Pan Bóg ma was w swojej opiece. Nie będę już wymieniał imiennie, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. My tu w dekanacie bardzo dobrze sobie żyjemy. Prawda, księże dziekanie? Wspieramy się nawzajem i staramy się, żeby chwała Boża coraz bardziej się rozpowszechniała. A teraz przechodzimy, no oczywiście nasza perła, tutaj też ksiądz emeryt Jerzy Mrukwa, jego trzeba koniecznie wymienić, bo pod każdym względem jest pomocny, na pewno się pojawi dopiero na kolacji, ponieważ spełnia w tej chwili obowiązki duszpasterskie. Wielkie dzięki naszym siostrom, które omodliły całą tą budowę, siostrom pochodzącym z naszej parafii. A teraz tych wszystkich ludzi, którzy bez rozgadywania się obiecuję, panu Czesławowi Muszalikowi, piękne pozłoszenie krzyża na wieży kościoła. I to tak my w liturgii staramy się, żeby te święte rzeczy dotykać przez rękawiczki, to tak i wówczas miałem pewną szkołę, bo on przywiózł ze sobą te białe rękawiczki, żeby tej pozłotki nie uszkodzić i krzyża Pana Jezusa. Także piękna sprawa i ten krzyż pięknie lśni w słońcu. Widać go z daleka. Panu Kowalowi, Janowi Juroszkowi za wszystkie prace kowalskie, wszystkie okucia, wszelkie żaluzje na jednej i drugiej wieży, a także pewne nowum tutaj na tym terenie, niektórzy nie rozumieli, co to jest, a mianowicie gargulce tak zwane, czyli żygacze. I dopiero kiedy przyjechała wycieczka z Krakowa, to powiedzieli coś takiego, że no, na Wawelu takie rzeczy są, a tu u was też, prawda? Czyli te nie renny, tylko te właśnie piękne, to pan Kowal to pięknie zrobił. Panu Piotrowi Wojtyle, który nadzorował wszystkie prace budowlane z pomocą swojej żony, prawną pomocą mógł zapłać. Urzędowi gminy na czele z panem wójtem Henrykiem Gazurkiem za wszelką pomoc. Radzie panu Janowi Golikowi, który jest już w tej chwili na emeryturze, ale prowadził składy budowlane. Teraz to odziedziczone zostało. Ale wielka pomoc z jego strony. Panu Piotrowi Gburkowi, elektrykowi, na czele ze swoją ekipą, który nam wszystko tutaj doskonale zrobił. Pani Iwonie Konarzewskiej, wykonawczyni tegoż obrazu pięknego. Firmie Legierski z Koniakowa, która wykonała wszystkie ławki w kościele. Markowi Bieleszowi za pokrycie szędziołym kątem dachu. Wacławowi Zawadzie za wykonanie stolarki okiennej, jak również drzwi wszelakich. Panu Janowi Michniokowi, który wykonał już stricte takie przedmioty duszpasterskie, czyli konfesjonał, jak również meble w zakrystii. Panu Grzegorzowi Kuśnierzowi, który wykonał drogę krzyżową, jak również figurę Chrystusa w przedsionku, która wisi na krzyżu. Zbigniewowi Felczyńskiemu, który wykonał sygnaturkę na wieży. Józefowi Skrzegowi, który dzisiaj do mnie zadzwonił, że niestety, ale porwano go na koncert do Berlina w 40-lecie zostania przez Jana Pawła papieżem, bo żeby tam poprowadził jakiś koncert w katedrze, a bardzo chciał tu być, który bardzo wiele inicjatyw robił,
żebyśmy jak najwięcej zebrali środków materialnych i mogli wykonywać te wszystkie prace. Dariuszowi Lipowskiemu wraz z ekipą za wykonanie płotu dookoła kościoła. No, panu Wiesławowi Wojtasowi, generalnemu wykonawcy, którego właściwie większość rzeczy tutaj jest. Ja to go zawsze zapamiętam, że chociażby nie wiadomo jaka pogoda była, nie wiadomo jak źle się działo, on zawsze uśmiechnięty i rozradowany. No teraz się taki smutniejszy zrobił przez to chyba, że już nie pracuje tutaj, ale ja sobie tak pomyślałem, może mu kiedyś mina zrzednie, ale mu nie zrzedła ani jednego dnia. Zawsze doskonałym humorzem. Oczywiście naszym kochanym strażakom na czele z Józefem Legierskim z OSP Stebna Zaolzie, także wszystkim innym jednostkom, które bardzo tu były zmartwione po tym spaleniu i później starali się jak najczęściej nadzorować i nieraz byli wywoływani na czele z proboszczem w nocy do fałszywego alarmu. Dzisiaj te alarmy są wyłączone wszystkiego, bo inaczej by się włączyły. Panu Adamowi Orłowskiemu z firmy Adamex, który tutaj właśnie wszystkie te urządzenia elektroniczne nam pozakładali i monitorują również nasz Kościół pod każdym względem. Pani Bożenie Sitek, Robertowi Fiedorowi, czyli projektantom naszego Kościoła. Panu Janowi Smolarzowi z nadzoru powiatowego i z inspektoratu budowlanego z Cieszyna. Bardzo życzliwie nas potraktowali. Oczywiście musieliśmy te 2 miesiące odczekać, jak zawsze, ale wielka życzliwość, za tą życzliwość serdeczną mógł zapłacić. Bolesławowi Michałkowi, który tutaj i piękną kropielniczkę wykonał w kościele, i te zacheuszki, i naczynko, które jest w chrzcielnicy. Także wielki talent i dziękujemy mu za to wszystko. Panu Michałowi Juroszkowi, który wykładzinę w tabernakulum wykonał. Grzegorzowi Buremu, jego ekipa robiła mszenie w naszym kościele. Wykończyłem ich po prostu, bo kazałem im tak ciasno to robić, że ich chyba ręce przez kilka miesięcy bolały, ale zrobili tak, jak trzeba. Oni między innymi byli świadkami tego mojego upadku z chóru, także uważali, że ja już nie żyję, a stwierdzili później, że ja jak jakiś komandos się podniosłem i przeżyłem to jeszcze. Radnemu panu Władysławowi Sowadzie za pracę ciągnikiem wokół otoczenia, Mieczysławowi Butanowiczowi za pracę koparką, Markowi Wawrzeczko, który wykonywał wszystkie te klucze zespolone, Adamowi Pilchowi z usług geodezyjnych, Andrzejowi Kudełko z nadleśnictwa Wisła Czarne za wielką życzliwość, za znoszenie tego, że tutaj ciężki sprzęt jeździł, chociaż nie wolno, a oni życzliwie na to wszystko patrzyli. Mieczysławowi Piechocie z leśnictwa Lipowa, Kamilowi Grzegorzkowi z betoniarni w Milówce, Mariuszowi Kruszyńskiemu, którego firma wykonała bruk dookoła kościoła, panu Józefowi Brodzie, który organizował wszelakie koncerty i wspierał nas modlitewnie, redakcji Gościa Niedzielnego, który również zorganizował wielki koncert zaraz na samym początku, redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Józefowi Michałkowi z Radia i Stebna, Andrzejowi Kawulokowi z Tartaku, Danucie Śmigielskiej-Kawulok, dyrektor naszej szkoły, Pawłowi Szydlakowi z Zakładu Elektryfikacji Dzwonów Kościelnych, czyli całe mechanizmy zakładał na dzwon. Pani Jolancie Potępie, która, tamta figurka się nam spaliła, Matki Bożej Fatimskiej, więc ona nam z Fatimy sprowadziła. Gminnemu Ośrodkowi Kultury, pani Zofisowie, która robi takie piękne kroniki, które opisują to wszystko, co się wydarzyło w trakcie odbudowy. Krzysztofowi Kukuczce, stolarzowi z Mlaskawki, który zrobił i piękną gablotkę, a także obudowę na nasze nowe organy. Panu Kazimierzowi Szabli z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z Katowic,
który tak bardzo życzliwie podjął inicjatywę, żeby poszczególne nadleśnictwa właśnie też jakąś składkę na odbudowę złożyły. Zbigniewowi Wałachowi, Zbigniewowi Skolniakowi, który wiele nam tu pomógł, jeżeli idzie o sprawy przeciwpożarowe. Panu Franciszkowi Turajowi z Wieprza, który piękną podłogę dla nas wykonał, a także wielu, wielu innych. Ja bardzo przepraszam, że wszystkich już nie wymienię, a zwłaszcza podziękowanie za tym wszystkich, którzy te ofiary składali. Te wielkie, jak również za ten wdowi grosz. No i wam, parafianie drodzy, z te cówki, którzyście znosili te dogodności i niedogodności przy budowie, a dzisiaj tak pięknie przygotowali się, bo to wyście przygotowywali przecież. Nie ma żadnej mojej zasługi. Wyście przygotowali pięknie tą dzisiejszą uroczystość, żeby podkreślić wagę tego wszystkiego. Co tu się działo, co się dzieje i co ma się dziać. Wszystkim, zwłaszcza tym pominiętym, serdecznie niech Pan Bóg wynagrodzi za te wszelkie trudy. No oczywiście wspaniałemu chórowi, też dzisiejszemu, który tak pięknie to zrobił. Będzie ten koncert jeszcze, tak? Pytaliście się księdza biskupa, czy będzie? Bo oni chcieli taki pół godziny koncert, bo po mszy świętej jeszcze wariacje różne przygotowali. Tam między religijne oczywiście. Prosimy teraz księdza biskupa o zakończenie tych uroczystości i udzielenie nam błogosławieństwa. Ja chciałbym, ponieważ podziękowania były, pogratulować waszej wspólnocie parafialnej tego wysiłku i takiej mobilizacji. W tych słowach, które padały, się powtórzyło dwukrotnie coś takiego jak pragnienie, żebyśmy nie poprzestali na poświęceniu materialnych spraw, to znaczy budynku, a żebyśmy dbali rzeczywiście o to, co jest istotne, to znaczy uświęcenie siebie właśnie w tych murach, czy raczej w tych drzewie, z pomocą tego Słowa Bożego, które jest głoszone i z pomocą sakramentów, które są udzielane. Jak słuchałem tego pięknego podziękowania ze strony młodego człowieka, studenta, jak dobrze zrozumiałem, to powiedział na samym początku, że jesteśmy wszyscy świadkami chyba raz w życiu takiego wydarzenia. Ale pomyślałem sobie, że to może nie jest całkiem prawda, bo rzadko się zdarza, żeby w odległości 60 lat, bo pierwsza konsekracja była w 1958, mogą żyć wśród nas tacy, którzy jeszcze pamiętają konsekrację z 58. Czyli 60 plus, taki większy, ponad 10 lat, to mogą pamiętać. Pewnie pani redaktor wywoływana z Gościa Dziennego znajdzie takie osoby, może chyba, że ktoś podniesie rękę do góry, że on pamięta tamtą konsekrację, bo jest jeden tam. Więcej osób. Więcej. A więc to jest naprawdę rzadka rzecz, żeby w jednej parafii ludzie pamiętali dwie konsekracje Kościoła. Przez nieszczęście dodajmy. Przyjmijmy błogosławieństwo i niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy tu gromadzą się jako parafianie i tych, którzy będą przybywać jako pielgrzymi, czy też jako turyści. No i mogę życzyć tylko, żeby ta miłość, która będzie promieniowała w życiu członków tej parafii, przemieniała tych, którzy przychodzić tu będą jako turyści, żeby odchodzili stąd jako pielgrzymi. Jest duża różnica. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo. Bóg Pan nieba i ziemi, który zgromadził was dzisiaj na poświęcenie tego Kościoła, niech wam hojnie udzieli swego błogosławieństwa. Amen. Bóg, który
chce zjednoczyć w swoim Synu wszystkie rozproszone dzieci. Niech was uczyni swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Amen.